Witam serdecznie ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Na kolejnym studium Słowa Bożego pozostajemy cały czas w temacie Boża misja, moją misją, a tytuł dzisiejszego studium brzmi Dzielenie się Bożą misją. Dzisiaj w studiu na dzisiejszym rozważaniu są ze mną Julian, Maksymilian, Remigiusz. Ja mam na imię Michał. Ponieważ otwieramy Słowo Boże, chcielibyśmy zaprosić autora tego słowa na to miejsce. Chcielibyśmy na początku naszego studium krótko się pomodlić. Ojcze drogi, do Ciebie przychodzimy jako do autora Pisma Świętego. Prosimy, byś Ty wskazywał nam na te właściwe myśli i dawał właściwe zrozumienie ze słowa Twojego, abyśmy wyciągnęli dla siebie jak najlepsze nauki i żeby te prawdy również dotarły do wielu widzów, którzy będą też uczestniczyć w naszym spotkaniu. Proszę Cię o to błogosławieństwo w imieniu Jezusa, naszego Pana. Amen. Amen. Tak jak mówiliśmy, tytuł dzisiejszego studium to dzielenie się Bożą misją. Ciekawy tytuł, prawda? Sam tytuł już wprowadza taką zagadkę jakby, ponieważ nie mówimy tutaj o dzieleniu się Słowem Bożym, nie mówimy o misji jako takiej, ale o dzieleniu się Bożą misją, prawda? Cóż to może znaczyć, to dzielenie się Bożą misją? Proszę bardzo. Otóż już 3 razy studiowaliśmy o Bożej misji. A ja chciałbym przypomnieć, czym słowo misja, co ono oznacza. Mianowicie misja to zlecenie wykonania zadania lub upowszechnianie głównych zasad religijno-moralnych poza własnym środowiskiem wyznaniowym. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że to jest Boża misja. My możemy być jej uczestnikami, ale tak naprawdę to jest sprawa Boża. Bóg się o nią troszczy i dlatego nie musimy się obawiać o to, że ta misja się nie powiedzie, bo to nie od nas zależy, tylko od naszego dowódcy, a on na pewno odniesie zwycięstwo. Ważne, żebyśmy my mieli udział w tej misji. Bardzo dziękuję. Dzisiejsze rozważanie, dzisiejsze studium orbituje wokół 18 i 19 rozdziału Księgi Rodzaju. Głównie zajmujemy się Abrahamem, patriarchą Abrahamem, jego stosunkiem do szeroko pojętej misji, ale też przyjrzymy się nieco jego postawie, prawda? Bo mówiąc o misji, możemy czasem mieć taki obraz przed oczyma, że to jest, tak jak tu było powiedziane, jak Maksymilian powiedział, że to jest zadanie, do którego wyruszamy, które wykonujemy i tak dalej. Tymczasem dzisiejsze rozważanie nam też kładzie nacisk na to, że misja to nie jest takim zadaniem, do którego podchodzimy, tylko może to być wręcz celem życia, a przynajmniej ważną tego życia składową, prawda? Misja nam się często kojarzy z tą stroną werbalną. Tak. Czyli opowiadaniem o czymś. A przykład Abrahama to jest ciekawy przykład osoby, która właściwie wypełniała swoją misję bez słów. Swoim życiem, swoją postawą. I temu się warto będzie przyjrzeć, w jaki sposób Abraham wypełniał swoją misję. Tak. Otwórzmy wspólnie Księgę Rodzaju, 18 rozdział i przeczytajmy wiersz 1-3. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe, a podniósłszy oczy ujrzał 3 mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł.
Tak. I tam potem kolejna historia następuje. Pierwsze, co przykuwa mój wzrok, to jest to, dlaczego patriarcha Abraham, dlaczego siedzi u wejścia do swojego namiotu, a nie w namiocie. Kiedy jest skwar, kiedy jest upał, on siedzi u wejścia do namiotu. Jeżeli chodzi o zachowanie Abrahama, to można przypuszczać, że w tym właśnie czasie, które często w krajach ciepłych nazywają siestą, on jednak czuwał przed namiotem. Co to oznacza? Że wyglądał, że może ktoś przyjdzie. Że może przyjdzie jakiś gość, którego będzie można zaprosić. No, jak to jest możliwe w takim skwarnym dniu właśnie siedzieć na zewnątrz, ale w tamtych szerokościach geograficznych ludzie potrafią się ubrać tak, że żar słońca im nie przeszkadza. Przynajmniej nie jest niebezpieczny dla ich zdrowia. Dlatego, że na głowę zawijają dwumetrowy pas materiału, który stanowi potem ich turban, czyli taka czapa. I w ten sposób są zabezpieczeni przed porażeniem słonecznym. I tak to należy rozumieć. A poza tym to była Dąbrowa. Przekład ekumeniczny mówi, zdaje się, że siedział pod dębem. Nie, to Pan ukazał mu się, gdy siedział u wejścia do namiotu. Bo Dąbrowa to inaczej nazywało się miejsce. Tak jak my mówimy, że jesteśmy w Podkowie Leśnej albo w Żółwinie, to jest to miejsce. Że tutaj gwoli ścisłości, dęby mamre, także jakiś las dębowy. Ale myślę, że to są szczegóły, detale. Ważna jest tu postawa Abrahama. Jego szczegóły zachowania wobec tych gości. Otwartość, zaspokojenie potrzeb, a gościna to są ważne elementy jego zachowania, jego misji wobec tych, którzy stanęli na jego drodze. Otóż to. Przekład dzisiejszej Biblii Gdańskiej mówi, że to była równina Mamre. To nie jest istotne, jakie tam rosły rośliny, jak to się nazywało. Istotniejsze, tak jak Remigiusz już powiedział, było to, jak Abraham się zachował. I można owszem powiedzieć, że no, blisko wschodnie zwyczaje takie są, prawda, że kiedy mówi się, że ugości się kogoś kromką chleba, to wyprawia się wystawną ucztę, prawda? Zresztą czytamy w dalszym ciągu 18 rozdziału Księgi Rodzaju właśnie taką historię, kiedy Abraham szybko przyrządza ciele, prawda, i razem z chlebem podaje swoim gościom. Gościom przy tym warto powiedzieć, że nieznajomym, prawda? To nie byli ludzie, których Abraham znał, tylko jacyś po prostu przechodnie. I tak jak mówiłem przed chwilą, można mówić, że to jest blisko wschodnia, taka mentalność i tak dalej, u nas jest inaczej. Ale czy jednak w jakiś sposób czegoś już z tego kawałka historii, którą dziś rozważamy, czy czegoś nie możemy się nauczyć, czy czegoś nie warto się nauczyć? Proszę bardzo. Tu są trzy elementy. Pierwsze, że czuwał, tak? Tak, to jest pierwszy. Tak. Drugi element, że gdy zobaczył zbliżających się obcych ludzi, których nie znał, to wybiegł im na spotkanie. Nie, że czekał spokojnie, aż się zbliżą, aż prawda, przywitają się, ale wybiegł im na spotkanie i pokłonił się. To jest no, już taki daleko idące okazanie szacunku nieznajomym ludziom. Po trzecie, zaprosił ich na odpoczynek i posilenie się chlebem. Te trzy elementy mówią o tym, że nie była to pierwsza wizyta gości w jego domu. Tak. Że on lubiał tych wędrownych
gości lubiał zapraszać. I co ciekawe, nie znając jeszcze, kim te osoby są, nawet zlecił swojej żonie Sarze, żeby przygotowała placki. O tak. Słudze, żeby przygotował potrawę z cielęcia. Niektórzy komentatorzy mówią, że tym sługą był jego syn Ismael. Także to są takie elementy, które pokazują, że to nie było działanie przypadkowe, albo tak, no, jak to mówią, żeby na oko coś zrobić, nie? Ale to było działanie, za którym stał przemyślany stosunek do innych ludzi. I nie bał się tych obcych ludzi, bo on wierzył, że przecież aniołowie go strzegą i nic złego nie stanie się, nawet jak ci obcy znajdą się pod jego dachem. Dachem, tak. Do tego pytania, które przed chwilą postawiłem, dołożę kolejne. Co przyświecało Abrahamowi w przejawianiu takiej postawy, w ukazywaniu takiej gościnności? Czy tylko to, żeby właśnie... może się pokazać, że jest gościnnym, prawda? Czy może coś za tym stało? Podpowiem w kontekście misji. Znaczy, to było takie naturalne zachowanie. Ugościć tego, który potrzebuje, który jest zmęczony, nakarmić tego, który jest głodny. Naturalne zachowanie wynikające z jego obcowania z Bogiem, oraz z jego naturalnego charakteru. Zauważ, wejdę w słowo, zauważ, że to, co przed chwilą powiedziałeś, to dokładnie opisałeś, czym jest misja. Wedle słów Pana Jezusa wieki później w Nowym Testamencie. Nakarmić głodnych, tak. Pomóc potrzebującym, tak. Prawda, i tak dalej. To jest przede wszystkim sedno misji. Ale to jest też dla mnie taka umiejętność wykorzystania okazji. Mhm. Dlatego, że z okazją to jest tak, że często nadarza się niespodziewanie. Tak. I jeżeli człowiek jest wiedziony poprzez Ducha Świętego, to od razu mu przychodzi myśl, w jaki sposób tą okazję wykorzystać ku chwale Bożej i dobra tego człowieka. Krótko mówiąc, nie powinniśmy polować na okazje, bo one polują na nas. Tylko musimy być na nie gotowi. Mówi się, że w Starym Testamencie misja polegała na tym, żeby być przykładem. Bóg umieścił Izraela w takim miejscu, w którym poganie mogli się kontaktować z ludem Bożym i w ten sposób poznawać Boże zasady życia. A w Nowym Testamencie Jezus posłał swoich naśladowców, mówił: idźcie do tych pogan. Ja myślę, że zwłaszcza w Nowym Testamencie mamy tę podwójną funkcję. Mianowicie z jednej strony możemy tak reagować jak Abraham, czyli nadarza się jakaś okazja, ktoś przyjdzie do nas powiedzieć coś o Bogu, dać literaturę, być przykładem zachowania i w ten sposób ludzie mogą poznawać wolę Bożą, a z drugiej strony jeszcze coś mamy do spełnienia, mianowicie iść sami do ludzi, w jaki sposób im przekazywać prawdę o Bogu. Tak, bo oprócz tego modelu posłańca jesteśmy też światłością i solą. To jedno z drugim współgra. Jak się okazało, goście Abrahama to nie byli zwykli ludzie, prawda? Bo składają obietnicę, że Abraham będzie miał potomka. Będzie miał syna. Jak się potem okazało, to był sam pan we własnej, że tak powiem, osobie, prawda, który Abrahama odwiedził. I kiedy już wizyta zakończyła się, czytamy o tym, że Abraham
razem z nimi poszedł, aby ich odprowadzić, prawda? I potem wywiązuje się bardzo ciekawa rozmowa. Już jest to opisane jako właśnie rozmowa Abrahama z Bogiem. No jeszcze nawiążę do tego daru gościnności, bo autor listu do Hebrajczyków napisał, że zachęcając do gościnności, że właśnie niektórzy nie mając tej świadomości gościli aniołów. A gościnność w języku greckim to jest ksenofilia, czyli miłość do obcych. Prawda? Przeciwieństwo tego, co dzisiaj mamy, ksenofobia. To jest otwartość na tych, którzy przychodzą do nas i mają jakieś potrzeby. Tak jak taką postawę prezentował Pan Jezus. To jest bardzo dobry sposób na pokazanie ludziom charakteru Boga. A więc idąc dalej w naszej historii, czytamy o dialogu, jaki prowadzi Abraham z Bogiem. Czego dotyczył ten dialog? Abraham wstawia się za ludźmi Sodomy. To jest zdumiewające, bo on wiedział, jacy tam są ci ludzie. Grzeszni, niemoralni, ale serce pełne miłości nie patrzy na to, jaki jest grzech, tylko patrzy na ludzi. I dlatego Abraham wstawiał się za tych mieszkańców Sodomy, ażeby Bóg ich nie wyniszczył. Może tam są tacy sprawiedliwi, to nie zniszcz tych sprawiedliwych z niesprawiedliwymi. Bardzo piękna myśl, ale ja niezmiennie lubię wkładać kij w mrowisko. I powiedzcie proszę, a może Abraham po prostu chciał uratować swoich krewnych i dlatego się targował z Bogiem, a nie motywowała go miłość do mieszkańców Sodomczyków, mieszkańców Sodomy i Gomory. Ale kwestia jest o wiele ważniejsza, to jest to, jak doszło do tego dialogu. Bo to Pan Bóg rozważał, czy przedstawić Abrahamowi jego plan, jego zamiary. W końcu jednak zdecydował, że to zrobi. No i do niego przemówił i tak się rozpoczął ten dialog. Innymi słowy, to Boża inicjatywa. To nie inicjatywa Abrahama, bo Abraham nie był świadomy, z jaką misją, czyli z jakim zleceniem przyszli ci goście, miał wrażenie, że to są jacyś nadzwyczajni goście. Dlaczego? Dlatego, że się rozdzielili. Dwoje tych gości, dwie osoby udały się dalej, a jedna się zatrzymała. Tak. I jak rozumiem, ta jedna, która się zatrzymała, w jakiś sposób się przedstawiła, kim jest. Czyli wtedy był początek to, co się nazywa objawienia Boga, teofanii, że Bóg się osobiście przedstawia i kontaktuje się z człowiekiem. Ja bym chciał odpowiedzieć na to pytanie, czy zależało mu tylko na rodzinie? Ja myślę, że nie, bo najpierw pytał, a jeśli tam będzie 50? On przecież wiedział, że nie ma tyle osób w rodzinie, 50. No a później zszedł aż do 10, no ale też nie było tyle osób w rodzinie Lota, a jednak się wstawiał, czyli pozostał przy 10, chociaż wiedział, że tyle nie ma w rodzinie. Czyli to jednak była troska o tych ludzi, którzy tam byli. Miłował człowieka, chociaż wiedział, że grzech jest straszny. Tak, oczywiście. O to mi chodziło, że gdyby chodziło mu tylko o swoich krewnych, to by zaczął od szóstki, bo tam sześć osób miało być z zięciami, a w końcu tylko cztery osoby, jak wiemy, o tym wyszły. Albo wprost by prosił Boga o uratowanie jego rodziny. Tak, tak. A jednak Abraham, tak jak tutaj Julian powiedział, patrzył szerzej. Tu właśnie pokazał swoją miłość do tych ludzi. Nie do grzechu, który popełniali. Za chwilę sobie powiemy dosłownie, jakie tam grzechy miały miejsce.
ale miłość do ludzi. Co nam wskazuje, tutaj postawa Abrahama jest jakby wskazaniem na postawę później Chrystusa, prawda, który nienawidzi grzechu, ale do człowieka objawia miłość. Ma serce miłosierne, miłujące. Ja chciałbym zwrócić uwagę, skąd ta liczba 50. Otóż w księdze Amosa, ale nie odnotowałem tą, jakby powiedzieć, dokładnie rozdział i wiersz, ale jest podane o najmniejszej liczbie żołnierzy, czyli 100 mężczyzn. I jeżeli w danym miasteczku, tak, mieście, tak, było 100 mężczyzn zdolnych do walki, to w razie potrzeby 90 idzie walczyć, 10 zostaje. Bowiem zakładano, że 100 to jest minimalna liczba mężczyzn, która może stanowić to miasto. Jeżeli nie była to, to niestety nie mogło stanowić miasto. I dlatego też Abraham zaproponował, że jeżeli nawet w tym małym mieście, którym jest najmniejszym mieście, jest 100 ludzi, to czy przynajmniej połowa z nich, jeżeli będzie sprawiedliwa, to czy ta druga połowa będzie uratowana? A potem to już jak szedł dalej. Zwraca uwagę też na postawa Abrahama wobec Boga. Targowanie się z Bogiem. Na tyle mu zależało na tych ludziach, że łamał jakieś konwencje pokory wobec Boga. Mhm. I jednocześnie można powiedzieć, że jego te targi z Panem Bogiem to była, jakbyśmy dziś to nazwali współczesnym terminem, modlitwa wstawiennicza. Pismo w wielu miejscach, chociażby w liście Jakuba, 5 rozdziale 16 wierszu, mówi o tym, że modlitwa wstawiennicza może wiele zdziałać. I teraz pytanie brzmi tak. Dlaczego ta modlitwa wstawiennicza jest tak ważna, jest tak istotna i czy ona rzeczywiście ma taką moc, bo jest wstawiennicza, czy może z jakichś innych względów? Otóż chciałbym zwrócić uwagę na taką ciekawostkę. Mianowicie z tekstu nie wynika, że ta rozmowa miała formę modlitwy. Tym bardziej, że przecież modlitwa i nawet rozmowa miała na pewno więcej zdań niż to, co zostało zapisane. To, co zostało zapisane, było streszczeniem istoty sprawy. Otóż okazuje się, że przekład na język aramejski Starego Testamentu, to jest Targum, o którym tradycja ustna mówi, że został komentarz do pięcioksięgu, został już przekazany w drodze tradycji przez wieki. W każdym razie w III wieku został on zredagowany, ten tekst, i z tym się posługiwali Żydzi, którzy nie znali języka hebrajskiego, posługiwali się tym przekładem tego pięcioksięgu. I tam właśnie użyte zostało słowo, że Abraham modlił się. W przekładzie na język angielski to było Ministry of Prayer, czyli służba modlitwy. I stąd też, mimo to, że to nie jest zapisane wprost w Piśmie Świętym, tę rozmowę traktuje się jako modlitwa przebłagalna, wstawiennicza za to miasto, za tych bliźnich, którzy tam mieszkali. No i dlatego też mamy to studium nie tylko co do treści,
ale co jest tak naprawdę istotą tej modlitwy? Cieszę się, że mamy tyle bogatych myśli, ale jednak chciałbym, abyśmy odpowiedzieli na pytanie, które było zadane. Dlaczego modlitwa wstawiennicza jest tak istotna? Co stanowi jej sile? Ja się zgłaszam do odpowiedzi i chcę powiedzieć, że nie wiem dlaczego. Wiem tylko, że Bóg tak polecił. Módlcie się jedni za drugimi. I Abraham już wiedział o tym i dlatego się modlił, czy wstawiał się za innymi. A jeśli jest takie Boże polecenie, to trzeba to czynić, bo Bóg wie dlaczego. Dla mnie to nie jest, chociaż już czytam Pismo Święte wiele lat, całkiem jasne, dlaczego się należy modlić. Musimy pamiętać, żebyśmy się tak bardzo nie wysilali w tej modlitwie i nie zmusili Boga do działania takiego, jak my chcemy, bo byłoby bardzo źle. Ale Bóg chce, żebyśmy się wstawiali. Może to pokazuje nam też, czy nam zależy, jakie jest nasze serce wobec innych. Ale mnie trudno jest odpowiedzieć naprawdę, dlaczego mamy się wstawiać za innych. Przywilejem młodszych jest to, że sobie roszczą prawo do tego, żeby wszystko wiedzieć najlepiej. No i otóż mogę powiedzieć, że modlitwa wstawiennicza nie jest jakoś specjalnie skuteczna przez to, że jest modlitwą wstawienniczą, bo jest skuteczna tak jak każda inna modlitwa. Ale podkreślając i rozwijając myśl, która była powiedziana, jest dlatego tak istotna, ponieważ odwraca naszą uwagę od ego, ode mnie samego, a kieruje moją uwagę na drugiego człowieka. Dlatego jest tak istotna, prawda? Dobrą motywacją może być Pan Jezus, o którym list do Hebrajczyków mówi, że zawsze wstawia się za nami. Mhm. Modli się za nami przez cały czas. Tak, 7 rozdział, 25 wiersz listu do Hebrajczyków. Owszem. I kiedy przechodzimy już do 19 rozdziału Księgi Rodzaju, czytamy historię, tym razem nie o Abrahamie, ale o Locie. I czasem o Locie się wypowiadamy niezbyt pochlebnie, jako o tym, który wybrał materializm, pamiętamy historię, kiedy była kłótnia między pasterzami stad abrahamowymi a lotowymi. Lot wybrał wtedy żyzne tereny, dogodniejsze i tak dalej, nie patrzył dalej, mimo że miał się osiedlić na terenach właśnie skażonych, w sensie moralnie zepsutych, prawda? Tymczasem czytamy tutaj na samym początku 19 rozdziału Księgi Rodzaju, że Lot siedział w bramie Sodomy i przyszli do niego dwaj goście i Lot natychmiast wyszedł im naprzeciw i pokłonił się twarzą ku ziemi i zaprosił do siebie. Przypomina nam to kogoś? Jego wuja, który tak samo postąpił. Dopiero co? Tak samo Lot tutaj zaprasza swoich gości, aby wstąpili pod jego dach. Nie tylko wstąpili, ale również tam ich ugaszcza. Również czytamy w drugim wierszu: umyjcie nogi, a potem, gdy wstaniecie rano, pójdziecie swoją drogą. W trzecim wierszu czytamy, że wstąpili do niego, on wyprawił dla nich ucztę, napiek prześnego chleba i jedli. Potem czytamy historię, kiedy mieszkańcy Sodomy, co nam daje też jakiś obraz tego, co tam się działo w tym mieście, przyszli i chcieli z gośćmi Lota się zapoznać, prawda? Tylko nie zapoznać w sensie przywitać i przedstawić, jak mają na imię, tylko zapoznać w sensie współżycia seksualnego, prawda? Mężczyźni z mężczyznami. I to był jeden z tych grzechów, które głośno przemawiały do Boga. To był jeden z grzechów, który wywołał karę, która potem została na Sodomę i Gomorę spuszczona. Proszę bardzo. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że to wyrażenie siedział w bramie Sodomy ma swoje wyjaśnienie również w innych księgach Starego Testamentu i z drugiej Samuelowej, księdze Jeremiasza. Księdze Estery na przykład też. Że jest to miejsce takie publiczne, gdzie spotykali się radni miasta, użyjmy tego współczesnego wyrażenia,
którym odbywał, rozstrzygano spory, sądy, przewody sądowe były prowadzone, czyli Lot był tym, który był osobą ważną w tym mieście. Nie wiemy, jaka była jego funkcja w tej bramie, ale no, możemy powiedzieć, że był urzędnikiem publicznym. Może był sędzią również. W każdym razie to sprawiało, że on czuł się odpowiedzialny za to, kto do tego miasta, kto to miasto odwiedza. A interesujące jest to, że nie mamy sprawozdania, że ich szczegółowo legitymował. Innymi słowy, wywiadywał się z kim, do kogo, dlaczego i tak dalej, nie? Tak. Rozumiem, że znowu jest kolejna taka myśl, że to na pewno nie był pierwszy gość, czy pierwsi goście, którzy odwiedzili jego dom. Ale wydaje się, że tutaj Pan Bóg pokazuje taki ogromny kontrast. Jest to kontrast moralny, bo przychodzą goście, którzy niczemu nie są winni, którzy nie przychodzili, żeby spotkać się z mieszkańcami, o których nawet nie wiedzą, z jaką misją przyszli, a ci ludzie zostali, zainteresowali się tymi osobami ze względu na swój interes. Nie ze względu na to, żeby się dowiedzieć, albo coś przedstawić, albo czymś usłużyć, ale na swój niemoralny interes. No, byśmy mogli dzisiaj powiedzieć, że tego rodzaju, na taką skalę dewiacje to jeszcze nie spotykamy. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli moglibyśmy nieco przyspieszyć nasze studium. Otóż, zauważmy, że goście Lota tutaj też mieli pewną misję. Tak jak goście Abrahama przekazali mu, że najpierw, że będzie miał syna, potem co się stanie z Sodomą i Gomorą, tak samo tutaj goście Lota zapowiedzieli mu, żeby uciekał z tego miasta, w którym się znajduje, ponieważ spotka to miasto kara. Tu jeszcze odniosę się do myśli, że Lot siedział w bramie. Owszem, siedział w bramie, ale mimo piastowania swojego wysokiego stanowiska z faktu zasiadania w bramie miejskiej, i tak był przyjezdnym. I tak był nie swój, bo potem mieszkańcy Sodomy mówią mu, kim ty jesteś? Przyjechałeś do nas, a chcesz się wynosić? Chcesz być ponad nami, prawda? I tak cały czas był nie tutejszy, można powiedzieć, co może też wskazywać na to, że nie tak do końca, z pewnością nie do końca uległ temu zepsuciu, wśród którego się znajdował. Proszę. Ja bym chciał podkreślić to, że Lot pełni tutaj tę misję Bożą. Pokazuje, jaki człowiek powinien być, człowiek Boży. I zaprasza tych ludzi do siebie. To jest też nasza misja. Pokazywać, jakim jest Bóg, że Bóg kocha każdego człowieka. Nawet jeśli go nie znamy, to powinniśmy jednak się troszczyć, jeśli ktoś jest w potrzebie. I znowu włożę kij w mrowisko. Dlaczego zatem, w myśl tych słów, które Julian powiedział, dlaczego zatem do mieszkańców Sodomy i Gomory nie była ta misja kierowana? Dlaczego im nie był pokazywany Bóg? Dlaczego nie mieli szansy? Tylko kiedy czytamy o nich, to już w tym momencie czytamy, kiedy zaraz ma być spuszczony deszcz ognia i siarki na nich. Dlaczego? Przecież misja, przecież miłość Boga, pokazać, jaki Bóg jest miłosierny. Ja myślę, że Lot pokazywał to przez całe swoje życie. A zatem dochodzimy do momentu, że łaska Boża ma swój określony kres, prawda?
nie trwa w nieskończoność i obojętnie, co byśmy robili, to zawsze, zawsze Bóg będzie miłosierny, tylko jest jasno określone, że zapłatą za grzech jest śmierć i każdy człowiek ma czas na zmianę swojego życia, czas łaski. Też na serca ludzi. Czy jeszcze mogą się zmienić, czy ich wpływ będzie tylko negatywny na innych? Mhm. No na pewno nie spotykamy w Piśmie Świętym podobnych opisów jak tutaj w tej Sodomie. Wydaje się, że gdy człowiek jest pod wpływem środków odurzających, wyjaśnię, czy alkoholu, czy jakichś narkotyków, to on nie jest w stanie logicznie myśleć. On, do niego nawet nie docierają jakieś argumenty logiczne albo argumenty związane z moralnością. To już nie docierają. On żyje w swej mentalności, w swoim własnym świecie i szuka przyjemności w tym zakresie, w jakim jest. I ja to rozumiem, że nie było szans. To byłoby tak, gdyby aniołowie byli w stanie wyjść, tak, okazać swoją, prawda, siłę, zatrzymać ten tłum, tak, i do niego przemówić. Czytamy, ale Pan Bóg by tak nie działa. Czytamy, Pan Bóg że, na siłę nie wyprowadza. Czytamy, że dotknął ten tłum ślepotą, prawda? A mimo to ten fakt nie spowodował jakiejś refleksji głębszej, prawda? Wśród mieszkańców Sodomy i Gomory. Czytamy tak, gdzie tam rozdziale, że ten tłum został dotknięty ślepotą. Zatem ja bym chciał tu podkreślić właśnie, że to jest bardzo istotne również dla naszych słuchaczy, że Pan Bóg zawsze kieruje do człowieka ostrzeżenie, zawsze kieruje swoje poselstwo. Czy mówimy o Noem, prawda, który budował arkę, przez cały okres mówił o tym, że przyjdzie potop, żeby się upamiętali. Mieszkańcy Sodomy tak samo mieli swój czas, kiedy mogli się nawrócić. I dzisiaj jest tak samo, mamy czas. Niewerbalny. Tak. Jest to sama postawa ludzi wierzących, która jest takim wyrzutem sumienia dla tych, którzy nie postępują zgodnie z tym, co mówi Bóg. Która jest po prostu misją, czasem taka właściwa postawa, prawda? Skandalon, wyrzut sumienia. Tak. I czytamy, że Lot nie chciał tak do końca wyjść z tego miasta, ponieważ został wyprowadzony za rękę razem ze swoją żoną i swoimi dwiema córkami. Zięciowie, którzy, jak czytamy, mieli pojąć te córki, zostali w Sodomie, ponieważ uznali, Biblia mówi dosłownie, przekład dzisiejszej Biblii Gdańskiej mówi, że uznali to za żart. I dzisiaj ludzie też uznają za żart poselstwo chociażby trójanielskie, poselstwo o czasie sądu, o tym, że historia tego świata dobiega do końca. Jako żart, jako jedną z wielu teorii, które w dodatku nie do końca są sprawdzone. A zatem jeszcze na sekundkę, jeśli byśmy na Abrahama spojrzeli, jeszcze przedtem, kiedy nosił imię Abram, znamy historię, kiedy został powołany ze swojego miejsca zamieszkania, kiedy wędrował. Pokonał, jeśli byśmy na mapę spojrzeli, wiele kilometrów, ale w tym wszystkim widać było jego zaufanie do Boga, jego chęć podporządkowania się Bożej woli, dzięki czemu Bóg mógł go użyć jako swojego narzędzia w misji, prawda? I to jest dzisiaj również, myślę, dla nas taka nauka. Czy my się poddajemy Bogu, czy ty, drogi słuchaczu, poddajesz się Bogu, aby Bóg zechciał cię użyć jako swojego narzędzia? Po co? Żeby powiedzieć innym o Jego dobroci, żeby powiedzieć o tym, że nie musimy ginąć, możemy żyć wiecznie, że czeka nas lepsza rzeczywistość, czeka nas Ojczyzna tam w niebie już na wieki z Nim. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym studium. Chcielibyśmy zakończyć je modlitwą i do modlitwy poproszę Maksymiliana. Niebiański Ojcze Boże Wszechmogący, chcę podziękować Tobie za tę treść Twojego słowa zawartą w pierwszej księdze Pisma Świętego.
historie, które tam są opisane. Wydaje się, że są one tak opisane, że każdy je może zrozumieć. Ale niekiedy ci, którzy to czytają, nie dostrzegają tego, co Pan Bóg naprawdę przez tę historię chce człowiekowi powiedzieć. Nawet nam, którzy żyjemy w XXI wieku, to, co tam jest napisane, ma dla nas swoje znaczenie i możemy według tego żyć. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że Ty masz inicjatywę nauczania, pomagania i ratowania. I bardzo proszę, abyś pomógł nam właśnie być takim narzędziem w Twoim ręku. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i zapraszam na kolejne studium z naszego cyklu, z cyklu Boża Misja jest moją misją, już za tydzień, a będzie kolejne studium nosiło tytuł Wymówki, aby uniknąć misji.